u Polaków błogi raj. Witaj w dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już cię miecz tu zgraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Wrogów tłuszcze wyrok boski zniósł z powierzchni polskich łanów. Znikła boleść, znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Konstytucja 3 maja obowiązywała ledwie 14 miesięcy. Była to próba wprowadzenia monarchii konstytucyjnej z dziedzicznym tronem, wzmocnieniem pozycji króla. Zniesiono zmory polskiego ustroju szlacheckiego, liberum veto, wolną elekcję, wzięto pod opiekę chłopów i przyznano prawa mieszczanom. Konstytucja 3 maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Targowiczanie, czyli zwolennicy porządku sprzed uchwalenia konstytucji, przy pomocy Rosji doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793 roku nastąpił drugi rozbiór Polski. Do naszego wschodniego sąsiada dołączyły Prusy. Austria tym razem nas nie skrzywdziła. Oj, targowiczanie, dobrze się nazwali, jak Judasza za srebrniki Polskę stargowali. Stargowali Polskę i tę wolność bratnią. Zagasili nad ojczyzną gwiazdę jej ostatnią. Zagasili blaski w tej polskiej koronie. Podeptali orły białe i Litwy pogonie. Sytuacja Polski była już bardzo trudna. W marcu 1794 roku na rynku głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym akt powstania narodowego, znanego w historii jako insurekcja kościuszkowska. Była to ostatnia próba ratowania Rzeczpospolitej. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Twego Syna. Mimo początkowych sukcesów i rozprzestrzenianiu się powstania na większość ziem Rzeczpospolitej, to ostatecznie insurekcja została zdławiona. Wkrótce potem Austria, Rosja i Prusy dokonały trzeciego rozbioru Polski, a z nim nastąpiła całkowita utrata niepodległości. Polska zniknęła z map Europy w 1795 roku. O moja ojczyzno, płacze serce moje, Austria, Rosja, Prusy zagrabiły ziemię twoje. Silną i potężną, wszyscy cię pamiętamy. Co się teraz stało z twoimi synami? Kłócą się i o ciebie wcale nie dbają. Czy teraz w tym nieszczęściu się opamiętają? W tej smutnej i tragicznej historii rozbiorowej są dla Polaków chwile chwały, nieugiętości ducha i wielkiej walki o honor ojczyzny. O swoją wolność i prawa musieli walczyć Polacy jeszcze przez wiele lat, choćby w powstaniach listopadowym i styczniowym. Czasy rozbiorów to tragiczny okres w naszej historii, ale myśl Konstytucji 3 maja stała się symbolem wewnętrznych sił narodu zdolnego do politycznego odrodzenia się. Czy to można zrozumieć? Czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy? Czy się po polsku czytać uczono? Po kryjomu! I że tylko w domu.
Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił cię kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon, ale wkrótce zostanie zerwany, bo wolności wybija dzwon. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie twe trwa. Wolność, pokój, miłość dać racz, by ten naród boleśnie gnębiony odtąd wiernie przy tobie mógł trwać. O matko ma, tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją, gdy w sercach jej brak. Ojczyzno,